poważna, bo najważniejsze przekonanie, że ja chcę zrobić koguta, nie kurę, nie krokę, nie kwokę, nie coś tam, nie wróbelka, którego kocham zresztą. Kogut jako najnaczelnik wszelkiego drobiu ma poważanie. Był związany może z trudem wsi, rolnictwa, bo budzi ludzi, tak, do pracy, do mozołów i pierwszy, kto był poza domownikami, to właśnie był kogut. Trzeba podkreślić jego grzebień i ogon koniecznie. Tym, że drób odgrywał bardzo ważną rolę w życiu naszych przodków, świadczą liczne przysłowia, powiedzenia i wierzenia. Wciąż aktualne są takie powiedzenia jak dać kurze grzędę, a wyżej siędzie, myślał indyk o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli. Pracem domowym zajmowały się przede wszystkim kobiety, było to tak zwane babskie gospodarstwo, ale pomagały również starsze dzieci, które w ten sposób były wdrażane do obowiązków w pracach domowych, a również ludzie starsi, którzy nie mieli już siły do pracy w polu czy w obejściu. Zacznijmy jednak ab ovo, czyli od jajka, od początku, ponieważ jajko odgrywa w wielu tradycjach bardzo ważną rolę. Jest mitycznym znakiem początków życia, ale także rodzącego się świata, zalążkiem wszelkich form bytu. No i w tradycji także ludowej jajko odgrywa ogromną rolę. Znamy chociażby wielkanocne pisanki, ale być może nie wszyscy wiedzą o tym, że zwracano uwagę na kształt jajka. Mianowicie jajko okrągłe zapowiadało wyklucie się kurki, natomiast jajko podłużne oznaczało narodziny koguta. Najważniejszą rzeczą dla nas, śledzących mity, symbole oraz różnego rodzaju znaki związane z ptactwem i jego pokazywaniem, są na pewno najstarsze ślady obecności pewnych ciekawych i bardzo prastarych mitów. Jednym z nich jest ten, który połączył narodziny Apollona ze zwykłym po prostu kogutem. Kogut jest w związku z tym zwany zwierzęciem solarnym, ale przede wszystkim był potem zaadoptowany przez kulturę chrześcijańską i występował już w bardzo wczesnych przykładach krzyży. Jest to odwołanie do zmartwychwstania Chrystusa i do Chrystusa jako Słońca Sprawiedliwości, który wzejdzie w tym momencie, kiedy to słońce zacznie wstawać, tak jak wstaje dzień. Kogut ogłaszał zwykle pierwsze godziny, które następowały po zmierzchu i były promieniami słonecznymi, które rozjaśniały świat. Kura i kogut uchodziły za zwierzęta wieszcze, za zwierzęta, które mogą przeprowadzić nas na tamten świat. Niesiono podczas obrzędu pogrzebowego żywą kurę, wierząc w to, że ona zaprowadzi duszę zmarłego, dosłownie wygrzebie mu drogę na tamten świat. Wszystkie te rytuały, te obrzędy i wierzenia, o których teraz mówię, były bardzo popularne, żywe w czasie, powiedzmy, XIX-XX wieku na wsiach Polski czy ogólnie Słowiańszczyzny. En el pueblo colombiano la gallina es un artículo en una finca. En una finca es un artículo como de primera necesidad. Porque en una casa, en una finca del campo donde no hayan gallinas, mejor dicho, no hay nada. Porque sirve para el sustento. Sirve para el sustento de la carne y los huevos. Y sirve para que alegre la casa. Eso es un artículo especial. El gallo, el gallo significa muchas cosas, porque es que el gallo significa como el jefe de la casa. Por eso aquí en Colombia, cuando le preguntan a alguien en su casa quién manda, ¿manda la gallina o manda el gallo? Si uno contesta, manda la gallina, pues manda la mujer. Si no, en la casa, pues manda el gallo. Algunos les da pena que la mujer los mande, no? Porque como ahora hay... Ciekawym dla mnie z kolei takim aspektem pokazywania kur, które są w XVII-wiecznej kulturze Flandrii czy Holandii często wyobrażane w obejściu domowym,
takim małym fragmentem domu, takiej małej ojczyzny, która dla każdego, także mieszczanina, który kupował takie obrazy, była wyrazem również i jego obejścia domowego. Sądzi się, że właśnie te podwórka zapełnione kurami, krzykliwymi kogutami były kupowane po to, ponieważ widziano w nich symbol nieustannych zabiegów, które toczą się wokół domu, a kura, która okrywa swoje pisklęta swoim ciałem, żywi je i opiekuje się przez długie dnie i noce, była wyrazem opiekuńczego ducha każdego domu. Indyka udomowili Aztekowie w okresie prekolumbijskim. Miał znaczenie kulturowe i religijne, przedstawiany w roli bogów i jako symbol w kalendarzu. Prawdopodobnie na początku był hodowany tylko w celach rytualnych i wykorzystywano jedynie jego pióra. Święto indyków i placków z kukurydzy nazywało się Tlaxochimato, narodziny kwiatów. Dla potrzeb pałacowej kuchni Montezumy i jego królewskiej menażerii dostarczano 1000 ptaków dziennie. Indyki sprowadzano dla króla jako daninę i poświęcano je masowo podczas świąt i rytuałów. Bardzo cenionym ptakiem w każdym gospodarstwie chłopskim była gęś. Dostarczała ona nie tylko smakowitego mięsa, ale również cennego puchu i pierza. Dlatego gospodarze mawiali: dobra gąska, wyspie się pod pierzyną i najem się miąska. Na świętego Marcina najsmaczniejsza gęsina. Była to późna jesień, 11 listopada. Gęsi były już rzeczywiście utuczone, miały dużo mięska, dużo tłuszczu. W tym właśnie dniu też zwyczajowo odstawiano gęsi do dworu bądź na plebanie. No i koniecznie trzeba było spożyć pieczoną gęś. Była to jak gdyby kara dla gęsi. Dlaczego właśnie w dniu świętego Marcina? Ponieważ gęsi swoim gęganiem wydały tego świętego, który był człowiekiem bardzo skromnym, to jest wersja ludowa, bardzo skromnym, nie chciał przyjąć sakry biskupiej od wysłanników papieskich. Ukrył się, gęsi go niestety wydały. Stąd pieczona gęś pojawia się na stole właśnie 11 listopada. Ptaki, które odgrywały tak bardzo ważną rolę, były szczególnie chronione w okresie, powiedzmy, niemowlęctwa. Młode gąsięta, kaczęta czy kurze pisklęta podlegały szczególnej ochronie. Gospodyni zazwyczaj trzymała je w kojcu w domu, aż podrosną, w ciepłym miejscu. Była to zazwyczaj kuchnia. Miejsce, w którym przebywała, obwodziła poświęconą kredą. Okadzała je dymem z poświęconych ziół. Również skropiła święconą wodą. Szczególnej ochronie podlegała kwoka, która miała wysadzać jaja. Sadzano ją na jaja zazwyczaj w sobotę, na parzystą liczbę jaj. Nie wolno ich było też dotykać gołymi rękami. Koguta bardzo często umieszczano na chorągiewkach wiatrowych albo drewnianego kogucika na szczytach domów, ponieważ uważano go za ptaka, który był symbolem rozpraszania ciemności, odstraszające złomoce. Tam, gdzie kur pieje, diabeł truchleje. Purpurowego hełmu wieńczony chwałą, w ogniu piór, gdzie grą wszystkich odcieni się wszędzie, gama barw, od zórz świtu po nocy krawędzie, dogląda biegu słońca pod niebios powałą.